Siemanko! BRO z tej strony, najszybszy rapy w Polsce. Napisałem przed chwilą 1,5 zwrotki na mój nowy album High School 2 do nabycia w najlepszych sklepach muzycznych w Polsce. A tak naprawdę to nazywam się Głowa, a to mój kamerat Kmieciu. Wyruszamy na miasto i chcemy sprawdzić, co te młode jednostki wiedzą o kulturze hip-hop, prawda? Prawda, to się zgadza. Zapytamy ich o parę rzeczy. Wy natomiast gwarantuję, że będziecie w szoku, słysząc wiele, wiele rewelacji na temat karnacji niektórych raperów, na temat tego, skąd w ogóle wywodzi się hip-hop. Także bądźcie czujni. Blender Art. Peace, yo. Siema, interesujecie się troszeczkę kulturą hip-hop? No, nie? No, raczej. No, słucham właśnie. No, no. Tak. No. No, trochę. Widział Eldo. Interesuję. Bardzo. No, wiadomo. No. Czym się różni rap od hip-hopu? O matko, nie wiem. Tego to ja nie wiem. Oj. Ciężko. O Jezus Maria. Myślę, że hip-hop to jest w sumie bardziej muzyka, rap to jest taka bardziej kultura czy coś takiego. Nie wiem. Wow, rap od hip-hopu czym się różni? Cóż, samo pojęcie rap kojarzy się automatycznie z czymś polskim, nie? Przynajmniej tak dla ludzi, którzy zbytnio nie słuchają hip-hopu. Dla mnie samego to się niczym nie różni. No, hip-hop to jest oczywiście kultura, a rap to jest akurat dana dziedzina tej kultury. Nie widzę żadnej w sumie. Wszystkim. Nie wiem. Tak za bardzo mnie to nie kręci. Słucham trochę parę płyt, ale... Nie wypowiadamy się. Leśny chyba jest jeszcze. No, a rap? A rap to bardziej muzyka, słowo. Dokładnie to nie wiem. Ciężko mi określić. To jest prawie to samo, tylko to jest ten z przekazem rap. Z przekazem jest rap, a hip-hop bez. Nazwą. Nie wiem. Może ze względu na swoją muzykalność. Rap jest więcej na wiki trochę niż hip-hop, bo w hip-hopie liczy się dużo muzyka, beat i to wszystko. Rap jest może ostrzejszy trochę niż hip-hop, tak mi się przynajmniej wydaje. No, tyle z mojej strony. Nie mam pojęcia. Nie ma różnicy. Rap był po prostu z tego, co wiem, na wschodzie, a hip-hop na zachodzie. USA. O, to nie wiem. Ciężkie pytanie. Rap to murzyny, nie? Kiedy narodził się hip-hop? Sorry, musiałem wybrać taki moment. Nie, sorry, jestem zakręcony dzisiaj. W latach 70. chyba Gil Scott Heron chyba jest ojciec hip-hopu. 90? 90, tak? A w Polsce tutaj? Też jakoś tak. Trochę później. Troszeczkę później. Milenium gdzieś nowe. Z którego kontynentu pochodzi Afryka Bambata? Nie wiem. Nie mam dnia do myślenia. No, poważnie, nie wiem. No kurwa, nie wiem. Z Afryki? Oj, nie. Bardziej polski rap. Hip-hop polski. Nie. Nie mam pojęcia. Z Afryki? Z Afryki? Że na pewno nie z Afryki, nie? Afryka Bambata nie jest z Afryki, we Fozoro. Z Afryki? Łe, tam ja tam nie chcę takich pytań, co ja jestem ten. Ja nie wiem, to jego on jest tam mózgiem. Nie słyszałem. O kurde. Nie wiem. Afryki, pewnie, z Afryki. Jaka firma produkuje AKI MPC? Ło, to aż tak się nie wiem. Oj, nie. Nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie słyszałem nigdy o czymś takim. Atari? Nie wiem. AKI MPC? O kurde, wiem, że MPC tylko bawiłem się trochę. Ale jaka firma to produkuje, to nie mam żadnego pojęcia akurat. Nie wiem. Nie wiem. To już nie mam pojęcia. To jest... Nie wiem. Nie wiem. No Technics albo... A może Unitra? Nie, Technics. Ile MP3 zmieści się na winylu? Parę tysięcy, coś koło tego. Nie wiem. Nie wiem, niestety. MP3-ek? Format MP3 to tam było... Ani jedna raczej, na winylu akurat. Nie wiem. 5? Jak myślisz, czy bardziej z bliskiego, czy z dalekiego wschodu pochodzi hip-hop ogólnie? Z bliskiego. Nie ze wschodu. Nie, z dalekiego, bo Ameryka to jest daleki.
z dalekiego. Z bliskiego, nie wiem. Myślę, że z bliskiego bardziej. Miałem pytać z dalekiego. Z dalekiego też chyba. Ciężko mi to stwierdzić, naprawdę. Wydaje mi się, że bardziej z dalekiego, z Ameryki. Z dalekiego, Bliski, daleki, no... Bym powiedział daleki. Oj, to nie wiem. W sensie, jaki mi się podobacz? Nie, skąd się wywodzi ogólnie ten gatunek? Jak będzie bliski. Jaki był pierwszy biały raper? Leroy. Okej, okay, a z zagranicy? NDW, NDK, jakoś tak. O kurczę, nie. Eminem. Pierwszy biały raper, nie wiem, Eminem? Eminem? Pierwszy biały raper. Eminem chyba był tym pierwszym, nie? Bo go tam dużo hejtowano, to mi się wydaje, że Eminem był z tych pierwszych właśnie białych raperów. A dokładnie kto był pierwszym, to ciężko mi stwierdzić. Może był jakiś tam, który w ogóle się nie wybił albo coś, no bo było tego trochę, no. Tak jednoznacznie nie będę się wypowiadał na temat rzeczy, o których nie mam dokładnie pojęcia, bo potem jeszcze mnie ktoś hejtuje, że ktoś powie, że ten, a ktoś powie, że ten, także więc... No pewnie, trzeba uważać. Ale taki, co naprawdę się wybił z tych pierwszych, no to był Eminem według mnie, no z tych gwiazd, co teraz są naprawdę popularne. Także więc nie będę się opowiadał, kto był pierwszym białym raperem, no. Bo na bank było ich tam wówczas, no. Zresztą było, no było. Było ich sporo, słyszałem dużo właśnie tego typu rzeczy i ciężko jest właśnie określić teraz, kto był pierwszym białym raperem, bo każdy będzie mówił co innego zapewne. To... kurwa, chyba była ich trójka z tego, co pamiętam. Beastie Boys? Pierwszy biały raper, Falco. W Niemczech Falco, w Ameryce chyba Vanilla Ice, nie? To nie, to nie ciężko. To ja. Nie wiem, Eminem. Cześć, jak z tego filmu było? Jesteś bogiem, ten, magik. To ja? A właśnie mi powiedzieć, jak ci się podoba nowy kawałek Bigiego z Lil Wayne'em? Nie słuchałem. Nie słucham raczej takich, raczej słucham polskiego hip-hopu. Nie słyszałem. Nie słyszałem. Nie sprawdziłem. Nowy kawałek Bigiego. To nic nie słyszałem nawet o tym, ale co tam Lil Wayne tworzy, też się zbytnio nie interesuje jego twórczością. Ja bardziej jestem w klimatach Prodigiego czy Alchemist. Teraz ostatnio płytę fajną wydali. Masta Ace, te sprawy bardziej. Ja tam, co robi Lil Wayne teraz, to mnie w ogóle nie interesuje, bo ostatnio jakoś Cashmany mi nie przypadło do gustu. Ostatnie, co tylko z tych nowszych klimatów, co mi się podobało, to DJ-a Khaleda płyta, czy tam Kanye Westa teraz co wydał. No, a tak to, powracając do DJ-a Khaleda, to zeszłoroczna płyta Kiss the Ring. To wszystko. Jakiego typu lekarzem jest Dr. Dre? To bardziej twój temat chyba. Nie, zagraniczny nie. Nie mam pojęcia. Ja się doktorem to akurat nie interesuję. To nie są moje klimaty zupełnie. No to jest DJ. Nie wiem. DJ-em jest raczej. Z jakich laptopów grają pierwsi DJ-e w Stanach? Nie wiem, naprawdę nie wiem. O matko. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Z jakich laptopów? To nie mam żadnego pojęcia akurat. Co do sprzętu też się zbytnio nigdy nie interesowałem. Ja bardziej twórczością się interesuję, ze względu na to, że sam akurat tworzę. Windami chyba. No to Macintosze. Nie wiem. Macintosze. No Macintosze. To samo prawie tak naprawdę, no bo Macintosze się wywodzi, ale jeśli mówimy, zależy o jakich czasach mówimy, no. Zależy o jakich czasach, bo Apple tak naprawdę dopiero później wyszedł. Macintosz był pierwszy, to były pierwsze komputery. Więc no, jeśli mówimy o latach 70-tych, 80-tych, no to tak, to mam na Macintoszek, tak? Później już wchodziły te Apple, no, od 90-tego któregoś chyba, kiedy Steve Jobs wrócił. No nie wiem. Czym zajmuje się firma Popka? Firma Popka? Nie mam pojęcia. Nie słucham Popka, tylko tam chyba dwa kawałki go słyszałem, a tak praktycznie to nie. Nie wiem. Popek ma jakąś firmę? To ja tam nie wiem, nie interesuję się Popkiem, zresztą ja w polskim zbytnio nie siedzę. Z polskiego to tylko bardziej Tetris, czy tam Onara, częściami się interesuje, PZ-a, tego typu sprawy. Ale co robią raperzy typu tam Popek i Bonus, czy tam jakaś firma, czy coś, to wszystko ładuje do jednego kosza, to tego, czego nie słucham. Także więc mówię, nie, po prostu nie interesuję się rzeczami, które mi nie paszą. Nie? Jaka firma? Popka. Nie znam. Ty. Popek? No. Jaką ma firmę? No to kurwa, ty ten cały jego skład tam. No. To Boski Roman. No.
Nie, Kali był, ale to już nie jest. Nie pamiętam dalej. Promowanie płyt? Promowanie płyt. Ja to nie wiem. Jakbyś miał wymienić cztery elementy hip-hopu? Jak to było? Rap, taniec, czyli b-boying, breakdance. Co jeszcze tam było? Mieliśmy graffiti i ten, no. Deskorolka i te sprawy, nie? Jeszcze były czwartym elementem. Chodzi o rodzaje, tak? Typu horrorcore i tak dalej? Nie, no bardziej chodzi co wchodzi w skład tej kultury, bo powiedzieliśmy, tak? Że rap to jest muzyka, hip-hop to jest bardziej kultura, nie? Rap to będzie muzyka właśnie, co jeszcze mogą być b-boye. Tak, to mamy dwa. Jest cztery, podpowiem ci. Są cztery. Nie, nic więcej mi nie przy... No, też może być. Jeszcze jedno? Chociaż ja na rolkach jeżdżę, ale to nie wiem, czy ten, no... O, kurde. No, ile mamy? Może jakie mamy? Może będzie łatwiej je wymienić po prostu, niż tutaj liczbę konkretną jakąś podawać. Elementy. No. Ubiór to się liczy? No, może być jeden. Ubiór. Taniec. Taniec, tak. Muzyka. Muzyka. Tu mamy trzy. Co jeszcze? A ile jest? Cztery są, podpowiem. Styl chodzenia? Nie. No to na pewno muzyka rap, no, taniec, czyli breakdance, no streetwear, czyli jakieś tam no ciuchy i graffiti, jakieś tagi. W którym roku, albo powiedz mi, w którym dziesięcioleciu wynaleziono pierwszą maszynę do robienia beatboxu? W latach 90-tych, 80-tych. 90-tych. 79. Jeszcze raz? 79. Osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych lat? O, tego to ja nie wiem. Nie wiem. Lata dziewięćdziesiąte? Jak myślisz, gdzie pójdzie Sokół teraz po odłączeniu się od wytwórni prosto? Nie. Albo gdzie byś chciał, żeby poszedł? Jaka wytwórnia według ciebie dla Sokoła byłaby dobra? Nie wiem, nie mam pojęcia. No myślę, że do Wielkiej O, tak. Z tego, co mi wiadomo, otwarta ogólnie szpadyzornia często przyjmuje, ale wątpię, żeby Sokoła wzięli. Nie wiem, nie wydaje mi się, oni teraz dużo osób przyjmują to, ale Sokoła raczej nie wiem. Ilu mężów miała wdowa? Taką raperkę znacie? Ja jedną piosenkę tylko kojarzę akurat. No właśnie, ilu mężów miała wdowa? Nie wiem. Oj, nie wiem, no teraz ma chłopaka, ale nie wiem, a miała zero, nie miała męża. No, dużo, bardzo dużo. Ilu członków liczył zespół Tupac? Jednego. Czterech. Słyszałeś na przykład najnowszy kawałek Eminema z Marshallem Mathersem? Nie jeszcze. A jak myślisz, w ogóle, co myślisz o takiej kolaboracji tutaj? Fajna opcja, Marshall Mathers z Eminemem? Może być. Spoko opcja czy nie? Nie no, ja akurat słucham takiej bardziej muzyki z Wielkiej Brytanii, nazywa się grime i tam po prostu dużo się miesza takich kolaboracji, na przykład profesor Green z Lee Allen nawet nagrywał i ja uważam, że to jest w porządku. Nie słucham. I jak myślicie, dlaczego Bero odszedł ze wzgórza Japaczy? A to może to kręgi. Tylko jego bity słucham, nic więcej. HWDP, przez samo H czy przez CH? Przez samo H. Samo jest lepiej. Ja nawet przez samo. Samo, ha. Właścicielem jakiej firmy herbacianej jest Ice-T? Kurde, to jest coś... Mam pewien. Coś świta, ale... Coś świta, nie? Coś było. Ice-T? Co sądzicie o nowym kawałku Tupaka z Lil Wayne'em? Nie lubię Lil Wayne'a. A Tupaka? Też. Która raperka jest według was lepsza? Ramona czy Hada? Hada. Hada. Jak myślicie, ile firma Nestle musiała zapłacić Snoop Doggowi, żeby zmienił ksywkę na Snoop Lion? Miliony. Oj, nie wiem, no poszło w miliony dolarów pewnie, ale w 3 miliony. No pewnie nie mało, ale... Nie wiem. Tak jakbyś miał strzelać, ile milionów mniej więcej? Nie, z 10, 15. Cóż, mogli mu dać kilka ładnych baniek, nie? Kilka ładnych baniek, na pewno, no bo to jest gościu, no ikona, no. To jest ikona, legenda. Już, dzisiejsza legenda, no. Pierwsze graffiti było robione w Corelu czy w Paincie? W Corelu. Nie, myślę, że w Corelu. O kurczę, nie wiem, kiedy Corel wyszedł. Wydaje mi się, że Paint może jakoś pasować do tego, chociaż... No czekaj, Microsoft. Paint jest od Microsoftu, więc Microsoft był pierwszy. Corel to był po prostu aplikacja chyba stworzona przez kogoś innego. Więc wydaje mi się, że na Paintie pierwszy. Jak myślisz, kto napisał piosenkę Czerwona Sukienka? Bish czy Fish? Bish. Bish.
Bić. Kto był chudszy, Big L czy Big Pan? Big Pan. Big L. Big Pan? Big L. Big L. Big L. Pamiętasz właśnie, jaki był największy rekord w grę Tetris Tetrisa? Największy rekord? Było coś takiego faktycznie. A tego już raczej nie będę pamiętał. Nie, tego już raczej nie pamiętam. Kto jest lepszą raperką, Rena czy Hada? Hada. Ilu harcerzy w tym roku zaangażował druksowych w organizację hip-hop campu na Saskiej Kępie w Warszawie? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie rozumiem w ogóle pytania. Czy uważasz, że wybranie Kuli nowym, młodym wilkiem popkillera to jest słuszny wybór? To jest po prostu dla mnie, nie wiem, no... Śmieszne. Śmieszne. No dobra, to słuchaj, a powiedz mi odnośnie WBW, bitwy freestyle'owe. Lech Roch Pawlak, w którym roku on wygrał WBW? Lech Roch Pawlak? No. Oj, to nie wiem, że był u Ewy Drzyzgi w Rozmowach w Toku i też to jest śmieszne. Który członek Wu-Tang Klanu według ciebie jest lepszy? Eazy-E czy Bismarcki? Eazy-E zdecydowanie. Zdecydowanie Eazy-E. Wymień jedną raperkę z USA. Z USA? O kurde. Nie. Z USA? Nie, nie wiem. Jaki był pierwszy nośnik muzyczny? Winyl. Z jakiego miasta pochodzi warszawski deszcz? To jest tego... Nie, czekaj, nie, to nie jest Dioksa. Nie, nie pewnie, nie wiem.